Jakub Rzeźniczak, znany ostatnio bardziej z kontrowersyjnych wypowiedzi na temat swojej córki niż sukcesów sportowych, zawalczy w Cloud MMA. Czyżby sportowiec, z którym klub piłkarski rozwiązał umowę, zmieniał branżę? Ile Rzeźniczak dostanie za 3 walki? Jakub Rzeźniczak słynie ostatnio z wywiadów, w których opowiada, że nie kocha swojej pierworodnej córki i spotykał się z kobietami za pieniądze. Nawet dawni przyjaciele odwracają się od niego po tym, co rozpowiadał w telewizji. To wszystko sprawiło, że klub, w którym grał ostatnio, Kotwica Kołobrzeg, jednostronnie rozwiązał z nim umowę. Piłkarz został zatem bez pracy, ale właśnie się okazuje, że ma na oku całkiem intratne zajęcie. Zawalczy w oktagonie, Jakub Rzeźniczak porzuci piłkę nożną? Wygląda na to, że Jakub Rzeźniczak, po tym, jak stracił pracę w Kotwicy Kołobrzeg, rozgląda się za nowym zajęciem. Czyżby piłkarz szukał szczęścia w innej dyscyplinie? Kuba ma już 37 lat i to może być najwyższy czas na życiową zmianę. Krążą także plotki o tym, że Rzeźniczak, wraz z żoną, Pauliną, a także córeczką Antosią, mają przeprowadzić się do Warszawy. Niedawno pojawili się tam, aby odwiedzić fizjoterapeutę oraz by zrobić małe zakupy. Tyle zarobi Jakub Rzeźniczak w Cloud MMA, okazuje się, że sportowiec zamierza w najbliższym czasie spróbować czegoś nowego i zawalczy w Cloud MMA. W tej federacji pojawiło się ostatnio kilku polskich piłkarzy, m.in. Tomasz Hajto, Błażej Augustyn, Jakub Wawrzyniak czy Zbigniew Bartman. Teraz dołączy do nich Jakub Rzeźniczak, który ponoć ma się zmierzyć z Marcinem Neimanem w swojej pierwszej walce. Ile zarobi Rzeźniczak, wchodząc do klatki? Może wyjść na tym o wiele lepiej niż na piłce nożnej. Nasz informator przekazał, że Kuba za 3 walki, na które podpisał kontrakt, ma ponoć zarobić 1,2 miliona złotych. Piłkarz ma otrzymać te pieniądze niezależnie od tego, czy wygra walkę, czy nie, a nawet niezależnie od tego, ile czasu spędzi w klatce. Wygląda na to, że Rzeźniczak zrobił złoty interes.